Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Przyznam Wam się szczerze, że nie miałam w planie nagrywać vloga jeszcze przed vlogmasami. Chciałam zachować tą energię vlogową na później, ale okazało się, że mam Wam tyle rzeczy do pokazania, że po prostu muszę to dla Was nagrać, bo nie chciałabym w pierwszym vlogmasie Was zasypywać tyloma paczkami, różnego rodzaju produktami i ogólnie ciekawostkami. Mam też kilka rzeczy Wam do powiedzenia, do przekazania kilka informacji, które warto by było przekazać jeszcze w listopadzie, stąd jestem. Niestety u mnie dzisiaj bardzo brzydka pogoda, cały czas pada, w sumie całą noc padało, teraz też pada. Czasami na chwilkę się przejaśni, ale zaraz za chwilę znowu po prostu jest ściana deszczu, więc dzisiaj będzie to typowo domowy vlog i dzięki temu myślę, że też będę w stanie Wam wiele rzeczy pokazać. I ja wstałam dzisiaj o godzinie 9, ogarnęłam się i teraz jest około godziny 9:20. Za chwilę idę dla Was nagrywać film, bo niestety przez ostatnie 2 dni miałam troszeczkę zajęty czas i nie mogłam dla Was nagrywać, a chciałabym doprowadzić tydzień codziennych filmów do końca, więc po prostu nagram dla Was film. Na szczęście nagrywanie idzie w miarę sprawnie, bo jest to haul zakupowy, więc myślę, że w pół godzinki nagram, pół godzinki zmontuję i około tam godziny 4, może 5 film się pojawi. A wiem, że też pewnie jesteście ciekawi, bo o tym haulu wspominałam na moim filmie o koreańskiej pielęgnacji, więc myślę, że będzie to dość dobre uzupełnienie. Dobra, ja idę ogarnąć pokój i przygotować do nagrywania, przynieść produkty i myślę, że odezwę się do Was, jak już coś nagram. Jestem już po nagraniu haulu zakupowego. Wygląda to naprawdę ciekawie, kiedy kosmetyki są ułożone w takim rzędzie, ale staramy się właśnie poukładać, żeby wiedzieć, które już pokazałam, których nie. Teraz trzeba to posprzątać, a to będzie dużo większy problem, bo trzeba część zanieść do łazienki, część schować do szafki jako po prostu produkty, które czekają na swoje użycie, bo na przykład przecież na raz nie użyję 3 toników i mam nadzieję, że haul Wam się spodobał, ale jak widzicie po takim nagrywaniu jest dużo sprzątania. Jestem mega niezadowolona, bo udało mi się nagrać film, nawet lekko zachrypłam, bo materiału wyszło 35 minut, a to dlatego, że karton, w którym przyszło moje zamówienie był ogromny i nie dałabym sobie rady, żeby po prostu sprytnie na filmie z niego wyciągać i żebyście Wy to jakoś fajnie widzieli, więc rozłożyłam sobie, jak widzicie, te produkty tutaj i tak jak Wam nawet je przed chwilą pokazałam i przez to też musiałam, wiecie, robić cięcia, bo pokazałam Wam produkty, odkładałam, brałam kolejne, dlatego też wyszło mi aż 35 minut surówki. Ciekawe, ile z tego wyjdzie filmu odpowiedniego. Wy już to wiecie, bo ten haul pojawił się przed tym vlogiem, więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. I mam nadzieję, że uda mi się go szybko zmontować. I zobaczcie, dzięki tej mojej lampie LEDowej, mimo tego, że jest ciemno od mieszkaniu jak w nocy przez to, że pada deszcz, to kadr jest naprawdę fajnie doświetlony i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Nie mam zamiaru psuć Wam niespodzianki i zlecać szczegółów, ale w tych kartonach są kalendarze adwentowe. Specjalnie są poukładane w ten sposób, żebyście nie widzieli etykiety, bo takie paczki właśnie jak kalendarze adwentowe to zamawiam już prosto do domu, żeby najszybciej przyszły jak to tylko możliwe. I powiem Wam tak, jestem mega zadowolona i tutaj w tym małym pudełku, właśnie brązowym, to jest kalendarz z herbatami, ale te 2 duże opakowania, czyli ten czarny worek i ten biały duży karton, to są kalendarze, których jeszcze nigdy nie miałam, więc naprawdę jestem mega ciekawa i mega podjarana tym faktem, bo dostałam takie, które po prostu będą dla mnie totalną zagadką. I mam nadzieję, że też się sprawdzę na vlogmasie i też otwieranie ich sprawi zarówno mi frajdę, jak i Wam. Więc już we wtorek, 1 grudnia zobaczycie vlogmas 0, w którym pokażę Wam właśnie te kalendarze, jakie mam i też opowiem Wam, na jakich zasadach będzie w tym roku vlogmas i czego możecie się spodziewać w pandemicznym vlogmasie. I tak, ja już sobie zaklepałam tę nazwę i tak będziemy właśnie ten vlogmas nazywać. Więc ja wracam do montowania, bo po prostu na chwilkę przerwałam, bo tak przypomniało mi się, że muszę Wam po prostu pokazać te paczki, jak to fajnie wygląda. I nie wiem, czy dojrzycie, ale naprawdę one są spore. Właśnie ten mały brązowy pakunek z herbatami jest taką normalną paczką, to możecie sobie porównać, jak ta biała paczka jest duża. W ostatnim filmie, czyli w dniu życia youtubera 2, pokazałam Wam wiele paczek, w tym opowiedziałam o tym, że w tej dużej paczce była przesyłka do testów i jest to współpraca i stwierdziłam, że pokażę Wam to wszystko dokładnie na daily vlogu i dzisiaj przyszedł ten czas, żeby Wam opowiedzieć o tym właśnie, co dostałam. A była to naprawdę duża przesyłka, bo wyobraźcie sobie, że ten karton ważył aż 19 kg. Pewnie jesteście w szoku i zastanawiacie się, co tyle ważyło w tej przesyłce. Okazało się, że otrzymałam wodę. Brzmi ciekawie i intrygująco. Ja też byłam zciekawiona, kiedy dostałam maila, ale okazało się, że zostałam wybrana do współpracy w testowaniu wody i jest to woda Redox. Zobaczcie, tak wygląda i to jest woda w saszetkach. I muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i nie jest to taka zwykła woda, bo jest to woda jonizowana, żywa, woda alkaliczna. Ja wiem, jak to brzmi, ale tutaj macie nawet napisane właśnie z bliska. Ja mam przed sobą jeszcze drugą saszetkę, żeby Wam dokładnie już wszystko przeczytać. I muszę przyznać, że byłam zaskoczona. Jedna taka saszetka to jest 250 ml i żeby ta woda dawała jakikolwiek efekt, trzeba właśnie wypić co najmniej dwa takie opakowania w ciągu doby. I stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł, żeby właśnie zacząć testować to od Vlogmasa, bo dzięki temu też będziecie widzieć efekty. I tutaj oczywiście główną cechą tej wody jest to, że powinna ona niwelować zakwaszenie oraz neutralizować wodne rudniki. Ale tutaj mam dokładnie taką ulotkę i Wam przeczytam troszeczkę więcej na temat tego produktu. To jest najwyższej jakości woda jonizowana, alkaliczna. I ona uzupełnia zapotrzebowanie dzienne na płyny. Wystarczą dwie saszetki dziennie, aby zauważyć efekty. Jest to woda uzyskiwana w wielogodzinnym i wielopoziomowym procesie filtracji i jonizacji alkalizującej, podczas którego z 1 litra odpowiedniej jakości wody utrzymuje się do pół litra jonizowanej alkalicznej wody. Więc jak widzicie, ten proces jest dość taki zwężający jakby właściwości tej wody, bo z 1 litra mamy tylko pół litra tej już wody takiej końcowej. Woda do jej wytwarzania pochodzi z własnego ujęcia zlokalizowanego na Kaszubach, więc wiecie, to jest też lokalny produkt, dlatego bardzo się cieszę, że mogę tutaj ją przetestować. I tutaj są na przykład właśnie zalecenia, bo ogólnie produkt jest przeznaczony dla każdego i w każdym wieku. I w szczególności sprawdza się przy podwyższonym zakwaszeniu, nadmiernej ilości wodnych rodników, w trakcie kuracji odchudzającej, akurat mi się przyda, odwodnieniu, braku energii, wysiłku fizycznym, wysiłku psychicznym. Więc jak widzicie, tutaj jest to bardzo ciekawy produkt. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję firmie za przesyłkę. Ja dostałam zapas tej wody na cały miesiąc, więc około 60 saszetek. Powiem szczerze, nie liczyłam, ile ich jest dokładnie, bo są one tak dość dobrze zapakowane, więc wciągam sobie tylko jeden worek, bo one dodatkowo były pospinane w takie worki, więc mam na wierzchu tylko jeden worek, więc nie będę Wam teraz liczyć. Ale otrzymałam jeszcze kosmetyk, bo oprócz wody, właśnie z tej wody wytworzona jest też linia kosmetyku. I tutaj mam taki produkt i troszkę się cykam, bo jest to szklana butelka, a ja wiem, jakie mam zdolności upuszczenia przedmiotu. Ale to jest akurat właśnie nawilżająca mgiełka do twarzy i też do całego ciała, więc można to stosować zarówno właśnie na twarz, jak i na ciało. No i to jest zapach świeżego powietrza po burzy. Muszę przyznać, że opis jest genialny i bardzo jestem ciekawa tego produktu. Ja co prawda nie lubię mgiełek do twarzy, powiem Wam szczerze, że nie używam takich produktów, ale ten bardzo chętnie przetestuję. Postaram się jednak dorzucić do mojego rytuału pielęgnacji właśnie tą mgiełkę, żeby dobrze przetestować ten produkt. I oczywiście przez to, że będę właśnie używać tych produktów w czasie vlogmasu, to też myślę, że co jakiś czas będę Wam dawała update'y, jak mi to wychodzi. I też, czy widzę jakieś efekty. Podobne efekty przy regularnym stosowaniu widać bardzo szybko, więc myślę, że też może coś zauważycie na mojej twarzy. Zobaczymy. Jestem ciekawa, czy właśnie takie dobre nawodnienie w czymś pomoże. Ja się staram pić dużo napojów, staram się pić dużo wody, ale mimo wszystko mam wrażenie, że i tak ta skóra jest odwodniona, chociaż staram się pić, wiecie, mniej kawy, praktycznie ograniczyć picie kawy do tego, tylko ile jest mi potrzebne. Niestety nie jestem w stanie odstawić herbaty jako herbatoholiczka, ale tak samo nie używam dużo soli, wiecie, ani innych takich szkodliwych produktów. Mimo wszystko mam wrażenie, że dalej spożywam zbyt mało wody, bo przyznam szczerze, że ciężko jest wypić, wiecie, takiej czystej wody 2 litry w ciągu dnia. Dlatego jestem ciekawa, czy właśnie ta woda mi się sprawdzi, jak będzie smakować, więc czekajcie na test smaku właśnie 1 grudnia, wtedy zaczynamy kurację. Raczej w sumie ja zaczynam, ale wiecie, co mam na myśli. Mimo tego, że jest niedziela, to mam przed sobą trochę pracy i myślę, że też zajmie mi to troszeczkę czasu, ale przy okazji stwierdziłam, że Wam trochę o tym powiem, bo są dwie rzeczy, której bardzo nie lubię podczas prowadzenia swojej firmy. Pierwszą z nich jest przede wszystkim wszelkiego rodzaju księgowość. I pomimo tego, że mam księgową, podpisaną umowę mam właśnie z e-firmą, gdzie tutaj pani księgowa mi wszystko rozlicza, wiecie, prowadzi i tak dalej, to ja muszę wszelkiego rodzaju faktury zebrać, dostarczyć, wszystko popłacać, wiecie, wszystkie potwierdzenia i tak dalej, i tak dalej. I to mnie zawsze bardzo, bardzo stresuje i nie lubię akurat robić księgowości, bardzo. Znaczy w sumie tylko przygotowywać tej księgowości. A drugą rzeczą są wszelkiego rodzaju papiery urzędowe. I chociaż nie mam nigdy problemu właśnie z żadnymi papierami, ani z tym jak je uzupełnić, ani z tym gdzie je wysłać i tak dalej, to bardzo tego nie lubię i dla mnie właśnie papierkowa robota to jest najgorsze, co się może zdarzyć. A niestety żyjemy w kraju, gdzie jest pełno biurokracji, to sami sobie wyobraźcie, jak to się po prostu kończy. I ja mam teraz bardzo dużo rzeczy do zrobienia i jest to związane właśnie z tym, że idzie koniec miesiąca, właśnie jest przedostatni dzień miesiąca oraz również z tym, że jutro jest ostatni dzień pracy Adama w firmie. Wiem, jest dla Was szokująca pewnie informacja, ale 1 grudnia Adam ma inne plany i bardzo się cieszę, bo myślę, że te plany go bardzo rozwiną i też myślę, że będzie bardzo z nich zadowolony. Ja już również mam osobę chętną na stanowisko Adama. I żeby tutaj nie było żadnych nieścisłości, koniec pracy Adama związany jest z tym, że po prostu najzwyczajniej w świecie skończyła mu się umowa o pracę i stwierdził, że nie będzie dalej jej kontynuował. Wiecie, każdy jest wolnym człowiekiem, każdy ma do tego prawo i ja akurat to doskonale rozumiem. I też cieszę się, że wiedziałam o tym szybciej, że Adam ma tutaj zupełnie inne plany po skończeniu tej umowy, więc byłam w stanie, wiecie, w miarę szybko sobie ogarnąć i w miarę wcześnie zastępstwo właśnie na jego miejsce, więc myślę, że to jest super rozwiązanie. A wiecie, nie zostałam zainformowana na tydzień czy 2 tygodnie szybciej, tylko właśnie wiedziałam już o tym od jakiegoś czasu, tylko po prostu Wam na przykład o tym nie mówiłam. Też nie znam, żeby to było konieczne, żebym Wam mówiła o wszystkich zmianach personalnych w mojej firmie, ale tutaj myślę, że jest to w miarę ważne dla Was, żeby Was o tym poinformować, bo były filmy z Adamem, które nagrywaliśmy właśnie też w ramach jego tutaj pracy. Co prawda akurat on nie był zatrudniony jako osoba do nagrywania, ani właśnie przy nagrywaniu, ale sam chciał nagrywać filmy, więc też się tutaj pojawiał. I teraz wiadomo, że w tych filmach się pojawiać nie będzie, kiedy nie będzie pracować, więc też myślałam, że to będzie dla Was uczciwe, żebyście o tym wiedzieli. I też w związku z tym, że się kończy jedną umowę o pracę, to jest, nawet nie macie pojęcia, ile jest po prostu papierkowej roboty. Trzeba wystawić świadectwo pracy oraz różnego rodzaju inne dokumenty, wszystko pozamykać i tak dalej, więc tutaj naprawdę no, papierów jest masa. Zarówno z podpisaniem umowy jest masa papieru, jak i z rozwiązaniem umowy jest masa papieru. I pomimo tego, że tutaj jest i tak łatwiej, bo wiecie, po prostu koniec umowy i nie trzeba robić żadnego wypowiedzenia i różnych innych tego typu właśnie tutaj incydentów, to mimo wszystko po prostu w tym kraju nie da się nic załatwić bez papierka. I muszę przygotować sobie koperty, wiecie, wszystkiego rodzaju dokumentację, bo jutro właśnie muszę iść na pocztę i wszystko nadać. Chociaż tutaj chodzi o właśnie obowiązek formalny, bo na przykład nie wiem, czy widzieliście, że świadectwo pracy trzeba wystawić i właśnie dostarczyć, najlepiej do rąk własnych ostatniego dnia pracy, aby właśnie nadać pocztą ostatniego dnia pracy. I ważne jest, żeby tutaj mieć potwierdzenie, wiecie, nadania, właśnie żeby to był list polecony z potwierdzeniem, wtedy macie pieczątki, kiedy nadaliście. Takiego rodzaju różne właśnie tutaj zachodzą dodatkowe aspekty terminu, więc trzeba tego wszystkiego przypilnować i dlatego też stwierdziłam, że sobie wszystko przygotuję w niedzielę, wiecie, na spokojnie, a jutro najzwyczajniej w świecie pójdę na pocztę i jutro nie będę nagrywać vlogu, po prostu zaczniemy sobie od wtorku, czyli od 1, zaczynając z vlogmasem. I wiecie co, cieszę się, że nagrywam dzisiaj vloga. Myślę, że to będzie dobra rozgrzewka przed vlogmasem. Trochę się do Was nie odzywałam, bo jest już wieczór, jest około godziny 22, a jest to spowodowane tym, że miałam pewną sprawę rodzinną do ogarnięcia. I ogólnie teraz w weekendy jest troszeczkę u mnie ciężko z nagrywaniem, a to dlatego, że jest jeszcze jedna sprawa, o której Wam nie mówiłam. Co prawda w ostatnim czasie troszeczkę próbowałam sugerować coś na Instagramie, ale nie mówiłam o tym wprost, a mianowicie randkuję od jakiegoś czasu i tak wiem, jest to dla Was pewnie trochę zaskoczenie, bo nic nie dawałam po sobie poznać, ale powiem Wam szczerze, że to wszystko wyszło jakoś tak spontanicznie. Wiem, pewnie jest to dla Was zaskoczenie, jak dla mnie w sumie też było, bo pod koniec września spotkałam się z moją koleżanką i ona stwierdziła, że czas mnie wyspatać. Oczywiście ja się trochę z tego śmiałam, bo wiecie jak to jest z takimi tekstami, ale ona się mnie spytała, czy nie miałabym nic przeciwko, gdyby mnie poznała ze swoim znajomym, który też od dłuższego czasu jest sam. I przyznam Wam szczerze, że to był dobry pomysł. I zanim tutaj pojawią się jakieś plotki, ja na razie nie jestem w żadnym związku i jak na razie się na to nie zapowiada. Po prostu teraz przez ostatnie tak naprawdę 2 miesiące najzwyczajniej w świecie sobie randkuję, tak od początku października, no tak w sumie od 1 października. Chociaż przyznam szczerze, że jest ciężko randkować w pandemii, bo teraz wiecie, wszystkiego rodzaju lokale, kawiarnie są już od dłuższego czasu pozamykane, dlatego teraz pozostaje tylko i wyłącznie spacer, bądź też wspólne zakupy spożywcze, wiem, bardzo romantyczne, albo pójście, wiecie, do jakiegoś McDrive'a albo innej właśnie takiej lokalizacji, wzięcie czegoś na wynos typu kawy i po prostu spacer z taką kawą, więc jest ciężko, ale myślę, że właśnie dzięki temu, że są to takie dość ciekawe warunki, można tworzyć fajne wspomnienia i ja na razie jestem otwarta, wiecie, nie mówię, że coś z tego będzie, zobaczymy jak się wszystko poukłada. Na razie jestem na etapie poznawania tej drugiej strony, dlatego na razie nie będę Wam ani zdradzać imienia, ani obiecywać, że ktoś tu się nagle w filmie zacznie pojawiać. Chociaż zauważyłam bardzo ciekawy paradoks i dajcie dziewczyny znać, w sumie chłopaki by też, czy jak poznajecie kogoś, to też jest grono pewnych Waszych znajomych, którym to się nie podoba, bo u mnie niestety tak jest. Ja mam bardzo dużo męskich znajomych, wiecie, jakichś kolegów, znajomych i tak dalej. I bardzo duża część właśnie z tych moich męskich znajomych nie za bardzo jest za tym pomysłem, że ja zaczęłam randkować. Bo wiecie, do tej pory byłam właśnie fajną kumpelą, która zawsze miała czas, która bardzo chętnie gdzieś tam skoczyła na piwo albo na jakąś kawę, żeby pogadać. A teraz nagle Magda jest zajęta, Magda z kimś się spotyka, Magda ma jakieś plany i jest troszeczkę taki mały foch, jeżeli chodzi o facetów w moim otoczeniu. I dlatego na przykład ostatnio nie widujecie Pawła na filmach, ale nie tylko sprawa się dotyczy Pawła, również innych moich męskich znajomych. Więc no niestety taka jest konsekwencja, kiedy widzicie, chcemy czasami coś zrobić dla siebie, to nie wszystkim się to podoba. Dajcie znać, czy Wy też macie takie doświadczenia, czy jak to wygląda. Ja wiem, że to pewnie troszeczkę jest związane z tym, że ludzie się przyzwyczaili, że ja od wielu lat z nikim się nie spotkałam, wiecie, miałam bardziej takie plany typu tylko znajomi i to często spontaniczne, a teraz jest zaskoczenie, no ale cóż, będzie trzeba się przyzwyczaić albo po prostu odsunąć jakąś część osób, którym to się nie będzie podobało. Bo wiecie, ja szanuję bardzo moich znajomych i bardzo cenię ich opinię, ale też chcę czasami spróbować czegoś dla siebie. Tak samo jak zaczęłam, wiecie, prowadzić własną firmę dla siebie, chciałam się sprawdzić i jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Tak samo jak mam szansę spotykać się z kimś fajnym, to dlaczego nie spróbować? Nie pochodzić, wiecie, na jakieś spotkania, na jakieś randki, na jakieś spacery i zobaczyć, co z tego wyjdzie, niezależnie od opinii ludzi. I oczywiście ja tutaj mam świadomość, że trzeba słuchać opinii innych ludzi, w szczególności tych bliskich, bo czasami my czegoś możemy nie zauważyć, że na przykład nam się może wydawać, że o, poznaliśmy fajnego człowieka, mamy fajną relację, a ktoś z boku może dojrzeć, że nie do końca tak jest, ale trzeba też pamiętać, żeby uważać, kogo się słucha i żeby to były osoby, wiecie, zaufane, które nam dobrze życzą, które są z nami od lat, a nie, wiecie, takie osoby, które znamy krótko i którym nagle się to nie podoba, bo tak naprawdę one nas nie znają, nie wiedzą, czego chcemy. Więc ja, pamiętajcie, jestem bardzo ostrożna, dlatego też z niczym się nie śpieszę. Nie jestem tego typu dziewczyną, wiecie, że nie wiem, pójdę z kimś na 3 spotkania i od razu to jest mój chłopak, wiecie, plan na przyszłość, wspólne życie i tak dalej. Nie, ja jestem raczej ostrożna. Być może dlatego, że już trochę się sparzyłam i wolę po prostu do wszystkiego podchodzić z dystansem, wiecie, na spokojne. Co ma być, to będzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy film przypadł Wam do gustu. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, to możecie to zrobić albo na Patronite, albo tutaj bezpośrednio na YouTubie. Macie wybór, macie również różne progi już od 5 zł, a dzięki temu też ja mogę się rozwijać, Wy macie nagrody, więc myślę, że tutaj sytuacja jest bardzo korzystna dla obu stron. Zachęcam Was również do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!